Szanowni Państwo, miło mi jest powitać Państwa na kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Kultury Niklot. Naszym gościem jest pan dr Łukasz Nowok, autor książki Stasze i Państwo Chorwackie, a naszym dzisiejszym tematem jest Chorwacki Ruch Narodowy podczas II wojny światowej. Tytułem wstępu i objaśnienia: temat nacjonalizmów słowiańskich w okresie II wojny światowej jest tematem tyleż dramatycznym, co w swoim czasie dość mocno zmistyfikowanym przez głównie komunistyczną historiografię. Te mity nadal są w jakimś stopniu obecne w świadomości społecznej i mając na względzie także to, że Europa Środkowa jest tą przestrzenią naszego bezpośredniego sąsiedztwa, myślę, że wszyscy, którym zależy na harmonijnej współpracy narodów Europy Środkowej, a nam jako środowisku narodowemu właśnie na tym zależy, ponieważ jesteśmy narodowcami, ale nie szowinistami, to każde takie środowisko powinno dbać o to, żeby te mity sprowadzać do ich właściwego, rzeczowego wymiaru. Książka doktora Nowoka, którą chciałem tutaj zareklamować, jest właśnie krokiem w tym kierunku i ta prelekcja jest naszym małym wkładem na rzecz pracy nad tą dziedziną. A i chciałem tylko zapowiedzieć, że temat nacjonalizmów słowiańskich w II wojnie światowej, szerzej w XX wieku, będziemy na pewno jeszcze poruszać i Chorwacja nie będzie tylko jedynym przykładem, chociaż od niej teraz zaczynamy. Tytułem wstępu to wszystko, oddaję głos naszemu prelegentowi. Pytania po samej prelekcji. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Zacznijmy od tego, że temat ruchu staszowskiego jako takiego jest w Polsce całkowicie nieznany. Pierwsza, jak do tej pory jedyna praca, która się na ten temat pojawiła, została opublikowana w 1983 roku w przeglądzie historycznym przez panów Szczepanika i Wilmowskiego. Od tamtej pory, praktycznie przez 30 lat, nikt się tym tematem nie zajął, nie zainteresował, w żaden sposób nie podjął próby poruszenia go. Dopiero kiedy w 2012 roku zacząłem pisać swoją pracę magisterską dotyczącą typowo ruchu Staszy, uświadomiłem sobie, jak bardzo ten temat jest zaniedbany. Stąd po 30 latach miała miejsce pierwsza publikacja. Jak się okazało, przez 6 lat zupełnie nic się nie zmieniło. Więc w tym roku w wersji uzupełnionej, wzbogaconej, w końcu cały czas pojawiają się, albo raczej są udostępniane nowe materiały, nowe źródła, więc jako historycy możemy z nich korzystać. Tak też po kolejnych 5 latach pokazała się praca u Staszy i Państwa Chorwackie. I tak, moi drodzy, żebyśmy mieli jakąś świadomość tego, co w ogóle w czasie II wojny się na terytorium dzisiejszej Chorwacji działo. Pamiętajmy, Chorwaci mają historię bardzo zbliżoną do naszej. Przez ponad 900 lat ich państwo nie istniało na mapach. W chwili, kiedy w 1122 roku po klęsce Piotra Swacicza państwo chorwackie zniknęło z map, stało się częścią Królestwa Węgier, pierwszą próbą jego odnowienia, jego pojawienia się była dopiero Wielka Wojna, czyli I Wojna Światowa. Kiedy w 18 roku dzięki działaniu sił zewnętrznych i rozpadowi Cesarstwa Austro-Węgierskiego powróciła, no dość krótko, bo na niespełna 3 miesiące powróciło Królestwo Chorwacji, musiało coś z sobą zrobić. Było państwem zbyt słabym, żeby samodzielnie funkcjonować. Z jednej strony cały czas o terytoria upominali się Węgrzy, z drugiej roszczenia odnośnie wybrzeża zgłaszali Włosi, więc jedyną słuszną decyzją w tym momencie było zjednoczenie się ze Słowenią i z Serbią i powstanie Królestwa Serbów, Chorwatów, Słoweńców, proklamowanego zresztą 1 grudnia 1918 roku. Wtedy władcą został Piotr I Karadziordziewicz, Piotr I Wybawiciel, jak to Serbowie go pięknie nazywają. I do 1931 roku
Była to sytuacja wręcz wzorcowa. W 1931 Piotr I nakazał zmianę nazwy państwa na Królestwo Jugosławii. Dwa lata wcześniej zlikwidował konstytucję, którą nadał ojciec. Wprowadził rządy jednej twardej ręki. Uznał, że nikt poza Serbami nie ma prawa administrowania tak wielkim państwem. I w tym momencie na scenę wkracza doktor prawa urodzony w Hercegowinie, Ante Pavelić. Człowiek, który był najpierw członkiem czystej partii prawa, później został wybrany na przewodniczącego chorwackiej partii prawa, zasłużony dla zarówno rozwoju nauk prawnych w samej Chorwacji, jak i uznany w całym Królestwie Jugosławii. Kiedy w 29 roku w styczniu, 6 stycznia powołał do istnienia jeszcze nieformalną organizację Ustasza, czyli buntownicy, sam raczej do końca nie był pewien, co ta organizacja wniesie. Kilka dni później, 29 stycznia, był zmuszony opuścić Chorwację, udał się dobrowolnie na emigrację, najpierw na Węgry, ostatecznie do Włoch. Stamtąd całą organizacją zaczął kierować. Dzięki niemu i dzięki współpracy dawnych oficerów austro-węgierskich pochodzenia chorwackiego, m.in. generała Slavko Paternika, doprowadził do powstania organizacji, która w krótkim czasie przerodziła się zarówno w partię polityczną, jak i w ugrupowanie czysto militarne. I jako, że naszym tematem przede wszystkim jest okres II wojny światowej, tak w roku 1941, kiedy Królestwo Jugosławii przeżyło już w sumie drugi zamach stanu, władcą był ledwo co osiągający pełnoletność Piotr II, Karadziordziewicz, państwo nie miało nawet szans na przetrwanie. Oficjalnie ogłaszało neutralność wobec Związku Radzieckiego, który o dziwo uznało rok wcześniej. Ogłaszało życzliwą neutralność wobec III Rzeszy, wobec Królestwa Włoch, wobec Republiki Włoskiej w tym momencie, ale nie było w stanie sobie poradzić. Armia cały czas żyła mitem niezwyciężonej formacji z okresu wojen bałkańskich z początku XX wieku, ale to cały czas było za mało. Dopiero 6 kwietnia 1941 roku pokazał słabość Królestwa Jugosławii. W tym momencie, kiedy wojska Republiki Włoskiej wypowiedziały wojnę, wojska III Rzeszy siłą rzeczy musiały się do niej dołączyć. Armia Jugosławii, która jeszcze nie zdążyła się nawet zmobilizować, już wojnę przegrała. Ostatecznie 13 kwietnia padł Belgrad, a 3 dni wcześniej, 10, Chorwaci, którzy mieli służyć w armii jugosłowiańskiej, oficjalnie złożyli broń i wrócili do domów. Ten moment wykorzystał Slavko Kwaternik, który o godzinie 17 ogłosił niepodległość państwa chorwackiego. Powstanie niepodległego państwa. Coś, co było wymierzone zarówno przeciwko rządowi w Belgradzie, jak i mieszkańcom Chorwacji, dało nową nadzieję. Po raz pierwszy od 900 lat Chorwacja oficjalnie wróciła na mapy świata. Co prawda był to cios polityczny wymierzony też poniekąd w Pavelića, jako że Pavelić jako przywódca organizacji pierwotnie podjął decyzję o oddaniu Dalmacji i przyjęciu protektoratu włoskiego. Kwaternik z kolei dążył do protektoratu III Rzeszy, do zbliżenia się do Berlina. Na szczęście po kilku dniach udało się sprawę w miarę sensownie rozwiązać. Uznano, że protektorat będą sprawowały wspólnie Republika Włoska, jak i III Rzesza. Wtedy jeszcze Królestwo Włoskie. Tak, wtedy Królestwo Włoskie. W 1943 dopiero. Tak, warunkiem było przyjęcie monarchy z ramienia rodziny panującej Włoch. Tym też monarchą został niejaki
Aimone Roberto Margarita di Savoy, który po intronizacji przyjął imię Tomisława II Sawołckiego. Co prawda nigdy do Chorwacji nie przybył, tłumacząc cały czas problemami w regulacji prawnej wybrzeża, ale samo przyjęte przez niego imię było nawiązaniem do tradycji, do której odwoływali się również Ustasze, czyli do rzekomo pierwszego króla Chorwatów, Tomisława, który, jak chce tradycja, panował w latach 925-928 pod tytułem króla Chorwatów. Co prawda, przyjęcie takich reguł nie ułatwiło jakoś specjalnie działania państwu Chorwatów. Z jednej strony oficjalnie powinniśmy uznać, że mamy do czynienia z królestwem. W końcu Aimone, jakby nie patrzeć, jako Tomisław Sawałcki był królem. Jednak pełnię władzy w państwie pełnił najpierw jako premier, później minister spraw zagranicznych, ostatecznie poglawnik, czyli przywódca partii, sam Antypawelicz. To od niego zależało, na jakie tory zostanie sprowadzona polityka królestwa, polityka niepodległego państwa chorwackiego. Co prawda, jawi nam się tutaj cała masa problemów wynikających i z nazwy, i z polityki, którą przyjęło państwo chorwackie. Z jednej strony nazwa jest dość myląca, w końcu niepodległe państwo chorwackie sugeruje, że nie zależą od nikogo, że wszystko leży w ich rękach. No, tutaj mamy brutalne zderzenie z rzeczywistością. Każda decyzja, czy to Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czy premiera, musiała być konsultowana i zaprobowana przez ministra spraw zagranicznych Włoch, pana Ciano, jak i przez ministra spraw zagranicznych Rzeszy, czyli Ribbentropa. Z drugiej strony, sam podział administracyjny, do którego doszło, był wyjątkowo niejasny. Z jednej strony, owszem, Sławko Kwaternik, proklamując powstanie państwa, głosił, że królestwo, państwo chorwackie obejmie swoim terytorium wszystkie ziemie historycznie należące do Chorwatów, czyli ziemie, którymi władali najważniejsi z naszych królów Tomisław, Piotr Kreszimir i Dymitr Zwonimir. Problem był taki, że zgodnie z ostatecznymi umowami granicznymi, do których doszło, które zostały zawarte w ostatnich miesiącach 1941 roku, z terenów czysto chorwackich pozostała nam tylko Panonia, kawałek Sremu i bardzo nikłe fragmenty Dalmacji. Całe wybrzeże, cała potęga morska, z której w średniowieczu Chorwacja słynęła, została ograniczona do rejonów Nowego czy Dubrownika. Czyli z kilkuset kilometrów wybrzeża zostało nam tego wybrzeża kilometrów 30 w porywach. Dodatkowo komendę nad praktycznie wszystkimi wyspami przyjęli Włosi. Chorwatom zostały trzy największe. Także już samo to bardzo mocno podważyło wiarę ludu w nowy rząd. Wiarę, która w chwili ogłoszenia powstania państwa, w chwili jego proklamacji, była niezwykle wielka. Dalej, same działania partii, same działania ugrupowania i rządzących również spotkały się z dość brutalnym zderzeniem z rzeczywistością. Z jednej strony zarówno Kwaternik, jak i Pawelicz chcieli stworzyć państwo czysto chorwackie. Państwo, w którym nie ma Serbów, Żydów, Bośniaków czy jakiejkolwiek innej mniejszości. Takie było założenie. Praktyka okazała się dużo boleśniejsza. Tak jak w porozumieniu z Kościołem katolickim podjęto próby konwersji Serbów, nawet przymusowej, tak cały czas stanowili ponad 1,5 miliona mieszkańców całego państwa, które zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeszy wynosiło 6 200 000 mieszkańców. Do tego ludność żydowska została delikatnie jest bardzo szybko pozbawiona wszelkiego rodzaju praw, bo już we wrześniu 1941 roku praktycznie przekopiowano ustawy obowiązujące w III Rzeszy, czyli nakazano najpierw
noszenie opasek z gwiazdą Dawida. Później większość przedstawicieli ludowości żydowskiej została wysłana do obozów koncentracyjnych, które funkcjonowały już od maja. Dalej, wszyscy wykładowcy, wszyscy artyści pochodzenia, czy to serbskiego, czy to narodowości żydowskiej, zostali pozbawieni zarówno pracy, jak i praw. Stąd próba stworzenia hermetycznego państwa, mimo tego, że trwała do końca wojny, bardzo szybko skończyła się niepowodzeniem. Z jednej strony, w związku z ciągłymi brakami żołnierzy, z brakami nawet wśród oficerów, Pawelicz podjął decyzję o zgodzie na współpracę ludności serbskiej z reżimem Ustaszy. Oznaczało to tyle, że jeśli przedstawiciel ludności tej narodowości serbskiej uznał, że jego ojczyzną jest Chorwacja, zawsze była i on Chorwacji wiernym pozostanie, automatycznie otrzymywał narodowość chorwacką, otrzymywał przydział do odpowiedniej formacji wojskowej i mógł być z nią związany, a jego rodziny omijały wszelkiego rodzaju represje. Z drugiej strony walka z innowiercami kończyła się w momencie, kiedy zaczynała się współpraca z przedstawicielami ludności muzułmańskiej. Pawelicz, sam pochodzący z muzułmańskiej Hercegowiny, uznał, że muzułmanie są skrzywdzonymi braćmi Chorwatami. To nie ich wina, że zostali napiętnowani taką, a nie inną religią. W związku z czym otrzymywali zarówno stanowiska w parlamencie, zarówno stanowiska w rządzie, jak i w armii. I również ukłonem dla nich było zbudowanie w Zagrzebiu, w sumie jedynego na terytorium Bałkanów, czterominaretowego meczetu. Także same działania znacząco różniły się od założeń, które pierwotnie przedstawiono społeczności. Kolejnym problemem, dość znaczącym, była kwestia rozwiązania spraw przyrostu naturalnego. Pamiętamy, w III Rzeszy mieliśmy wprowadzane nagrody dla matek za ilość urodzonych dzieci, medale, tak zwany Matterkreuz. Tutaj w państwie chorwackim postanowiono podejść do tego w troszkę inny sposób. Organizowano oficjalnie uroczystości nazwane Dniem Matki i Dziecka. Czołowi liderzy ruchu ustaszowskiego w czasie, rzadko mówiąc, masowych chrztów dostawali ojcami czy matkami chrzestnymi dla przedstawianych dzieci. Kobiety, które zgadzały się na uczestnictwo w tym, były z automatu nagradzane wszelkiego rodzaju, czy to stopniami wojskowymi, czy gratyfikacjami finansowymi. Dodatkowo matki, które zgadzały się poświęcić karierę zawodową na rzecz macierzyństwa, z automatu stawały się pewnym symbolem. Były nie tylko nagradzane przez miasto, w którym żyły, ale również przez partię. Stąd bardzo szybko zaczęto wprowadzać, co prawda rozporządzeniem, ale przepisy mówiące o tym, iż kobieta przede wszystkim powinna zajmować się macierzyństwem i pracą intelektualną, nie zawodową. Zakazano paniom, które pracowały zawodowo, noszenia makijażu. Z kolei ubiór objawiający się głębokim dekoltem czy sukienkami powyżej kolana był uznawany za niemoralny i automatycznie podciągany pod ustawę o ochronie życia, gdzie kobiety tak się ubierające były automatycznie segregowane, jako klasyfikowane jako prostytutki bądź osoby zachęcające do aborcji i karane w zależności od wyroku sądu, albo grzywną wynoszącą praktycznie roczny dochód, albo karą śmierci. Stąd też decyzje podejmowane przez Pawelicza, w końcu od niego to zależało, były w pewien sposób dość z jednej strony radykalne, z drugiej w dużej mierze wyolbrzymione. Innym z takich problemów, które dotknął bezpośrednio ludności, była kwestia edukacji. Rok szkolny 40-41, który został w sumie przerwany przez wojnę, bardzo szybko został
rozwiązany. Pełniący w tym momencie rolę ministra edukacji Mile Budak, człowiek, który był przy okazji jednym z ideologów ruchu, nakazał nagrodzić wszystkie dzieci tak zwanymi świadectwami pamięci. Świadectwami, które nie zawierały ocen, ale gwarantowały promocję do następnej klasy. Miało to na celu jedno bardzo sprytne rozwiązanie. Wszyscy otrzymywali, jakby nie patrzeć, awans w nowym państwie, a państwu dawało to dość duży zapas czasu na przygotowanie nowych podręczników i nowego programu nauczania. Podręczniki, które do tej pory obowiązywały i uznano je za dobre, było trzeba dostosować do zapisu alfabetem łacińskim. Pamiętajmy, w Królestwie Jugosławii obowiązywała, jakby nie patrzeć, cyrylica. Z drugiej strony wprowadzenie pewnego nowego programu nauczania zezwoliło na dość mocne zaangażowanie ruchów narodowych. Tak też położono bardzo duży nacisk na historię średniowiecza, na ideologię tego, co na głoszenie idei tego, co udało nam się od średniowiecza zachować, czyli własnej tożsamości. Przy okazji, idąc tym tropem, Pawelicz bardzo szybko przywołał ideę, jakoby niepodległe państwo chorwackie nie poczuwało się do odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje czy zobowiązania saboru, czyli parlamentu, podjęte po 1122 roku, czyli po oficjalnym zniknięciu Królestwa Chorwacji z mapy. Było to rozwiązanie unikatowe na skalę Europy. Zresztą nie tylko. W końcu, jakby nie patrzeć, praktycznie 800 lat historii i wszelkiego rodzaju decyzji zostaje wymazane. Państwo, niepodległe państwo chorwackie zostaje spadkobiercą Królestwa Chorwatów, które zniknęło ze śmiercią Piotra Swacicza. To, co działo się później, nie istnieje. Nie obowiązują nas żadne zobowiązania wobec Budapesztu, wobec Wiednia. Tego nie ma. Młodzież szkolna stawiała pewne opory, żeby się do tego przekonać. Podjęte na początku 1942 roku działania, które miały na celu wyłuskanie młodzieży pochodzenia serbskiego czy żydowskiego z tych kręgów akademickich czy licealnych, zakończyły się fiaskiem. Pierwotnie sprawiające wrażenie genialnego posunięcia Budaka, zebranie całej młodzieży na stadionie Sokoła w Zagrzebiu, gdzie młodzież innego pochodzenia niż chorwackie miała zasiąść osobno, co później miało poskutkować jej wyłapaniem i wywiezieniem do obozu, zostało zakłócone przez ich kolegów. Młodzież chorwacka, młodzież katolicka uznała, że są to ich koledzy ze szkół, z klas, więc nie ma znaczenia, skąd pochodzą, uczą się razem z nami, więc zakładamy, że przyjmują naszą linię ideologiczną. Więc wymieszali się wraz z przedstawicielami mniejszości, co uniemożliwiło ich wywiezienie. Jak się później miało okazać, to zachowanie młodzieży licealnej i akademickiej przyniosło wiele korzyści. Spośród tych mniejszości serbskich, które znajdowały się wtedy na uniwersytetach, znaczna część wstąpiła do armii chorwackiej. I jakby nie patrzeć, walczyła z brygadami proletariackimi, brała udział w oblężeniu Stalingradu w ramach chorwackiej legii, czy również broniła później w ramach bezpośrednich sił Ustaszy Zagrzebia przed formacjami Josipa Broza. Niemniej same reformy szkolnictwa doprowadziły do przekształcenia Uniwersytetu Franciszka Józefa w Zagrzebiu w Uniwersytet Chorwacki. Bardzo szybko, bo już w 1942 roku również utworzono na nim Wydział Farmaceutyczny, żeby po roku na terenie Bośni stworzyć zamiejscowy Wydział Lekarski. Zmierzało to w dużej mierze do konsolidacji państwa. Praktycznie od końca 1941 roku co chwilę pojawiały się idee, które miały na celu zjednoczenie i tych ziem bośniackich
Bośni i Hercegowiny w Chorwację. Pojawiały się pomysły przeniesienia tam całej stolicy, przeniesienia tam przynajmniej części ministerstw, chociażby tych mniej ważnych, ale jednak, po to, żeby udowodnić Bośniakom i hercegowińskim muzułmanom, że również są częścią niepodległego państwa chorwackiego. Wszystko po to, żeby zjednoczyć ten nowy byt polityczny. Żeby udowodnić ludziom, że jesteśmy jednak jakąś całością. Sytuacja zmieniła się trochę w 1943 roku, kiedy Włochy oficjalnie ogłosiły kapitulację. Wtedy niepodległe państwo chorwackie zaanektowało znaczną część terenów, które przejęli wcześniej Włosi. Częściowo wywiązując się z obietnicy zjednoczenia Chorwacji w jej dawnych granicach, w tych granicach Wielkiej Chorwacji, czyli czegoś, do czego później będzie wracał Franjo Tuđman w czasie wojny o niepodległość. Przy okazji to nowe państwo chorwackie cały czas próbowało zaistnieć na scenie międzynarodowej. W 1943 roku mieliśmy w Wenecji wielką imprezę międzynarodową, gdzie każde państwo miało szansę wykazania się swoimi osiągnięciami. Tu państwo chorwackie wykazało się niesamowitym osiągnięciem. Wystawiło pracę Jozo Klijakowicza oraz Iwana Meszturowicza, chociażby znanego nam z rzeźby Matki Chorwacji, która widniała na Kunie Chorwackiej, czy też Dinarze Jugosłowiańskim. Ci dwaj artyści zostali specjalnie na tą okazję, to Biennale w Wenecji, zwolnieni z więzienia, do którego trafili za, w 1941 roku, za, jakby nie patrzeć, nieprawomyślne myśli. Obaj panowie, mimo tego, że czuli się Chorwatami, dążyli do budowy na tożsamości chorwackiej, ale byli przeciwni reżimowi Pawlicza. Stąd ich zesłanie do więzień. Wykorzystując tę sytuację, stworzono również coś, Chorwacki Instytut Filmowy, czyli coś, co miało być odpowiedzią na tworzenie filmów propagandowych w III Rzeszy. I faktycznie tutaj takim sztandarowym filmem jest Straż nad Rinie. Film, który, no jakby nie patrzeć, pomimo dość dużych ograniczeń, zarówno finansowych, jak i technologicznych, możemy spokojnie postawić na równi z filmami Leni Riefenstahl, czyli czołowej propagandistki III Rzeszy. Dodatkowo Pawelicz wyszedł z założenia, że powinniśmy jako partia, jako państwo zadbać o tą podstawę naszej tożsamości, czyli o chłopów, o rolnictwo. W samym statucie partii już zawarto ideę, że podstawą istnienia państwa jest chłop-robotnik. Troszkę nam się to może kojarzyć z ideami komunistycznymi. Ale w tym wypadku Pawelicz wyszedł z założenia, że chłopem, robotnikiem, czy w ogóle Chorwatem może być tylko osoba, która jest w stanie to udowodnić, czyli jest Chorwatem z krwi, a nie z racji zamieszkania. Więc tylko te osoby mają prawo zarządzania ziemią, mają prawo brania udziału w wyborach do parlamentu, w szczególności, że te wybory się nieraz nie odbyły. Ale było takie założenie. I tym tropem Pawelicz postanowił w jakiś sposób ułatwić tym ludziom życie. Dla ugrupowań robotniczych, przy okazji odciągając je od Jugosłowiańskiej Partii Komunistycznej, na czele której stał Josip Broz, zaczęto tworzyć tak zwane osiedla Pawelicza. W każdym większym mieście na obrzeżach miało powstać osiedle składające się z tak zwanych bliźniaków, dużej ilości terenów zielonych, rekreacyjnych, na których ten robotnik miał odpoczywać, gdzie miał mieszkać i przy okazji płacić jedną, bodajże trzecią część czynszu, jaki ogólnie za mieszkania tego typu przysługiwał. Jakby nie patrzeć, w tym momencie był to dość duży ukłon w stronę tej najbiedniejszej części społeczeństwa, jak i przy okazji
pewne przyciągnięcie do siebie ludzi. Tych, którzy cały czas wahali się między poparciem Josipa Broza i jego brygad proletariackich, a poparciem ruchu Staszowskiego. Innym problemem były cały czas rosnące napięcia między mniejszością serbską. Napięcia, do których również doprowadzili z początkiem wojny tak zwani dzicy Ustasze. W 1941 roku, kiedy proklamowano państwo, Sławko Kwaternik obronę za czasów powstania armii, obronę lokalną powierzył tak zwanej samoobronie chłopskiej, czyli ugrupowaniu związanym przede wszystkim z partią ludową ówczesnego premiera Władko Maczka. Pawelicz po powrocie do kraju w kwietniu 1941 rozwiązał tę brygadę samoobrony i broń, która została pozyskana od nich, przekazał czy to sympatykom ruchu Ustaszowskiego, czy też byłym przestępcom, tworząc z nich tak zwane bandy dzikich Ustaszy. Pierwotnie pełniło to rolę nieformalnej milicji partyjnej i państwowej, po czym bardzo szybko okazało się, że owi dzicy Ustasze bardzo szybko zaczęli wykorzystywać swoją pozycję do rozwiązywania prywatnych konfliktów. Przede wszystkim tymi ofiarami tej prywaty padali Serbowie. Z reguły sąsiedzi, czy też osoby, które wiedziano, że są narodowości serbskiej, a w jakiś sposób nam nie pasowały. Te napięcia, które później za namową Kwaternika bardzo szybko rozwiązano, skazując znaczną część tych dzikich Ustaszy na obydwu obozach koncentracyjnych, resztę wysyłając do walki z czetnikami, czyli serbską partyzantką, te napięcia nie zostały zażegnane praktycznie do 1944 roku. Dopiero w 1944, kiedy podjęto decyzję o zgodzie na działanie mniejszości serbskiej na terenie państwa, w jakiś sposób sytuacja zaczęła się uspokajać. To prawda nie na długo, bo jak pamiętamy, na początku 1945 brygady proletariackie i Armia Czerwona wkroczyły na terytoria niepodległego państwa chorwackiego. Jednak w pewnym stopniu było to uspokojenie, a przynajmniej uśpienie tego wewnętrznego konfliktu. Zupełnie inną sprawą były również kwestie ekonomiczne. Z automatu uznano, że wszelkiego rodzaju zakłady przemysłowe czy jakiekolwiek instytucje generujące dochód stają się własnością państwa. Niezależnie od tego, czy pierwotnie były własnością Królestwa Jugosławii, czy własnościami prywatnymi, z automatu stawały się własnościami ruchu Ustaszy i niepodległego państwa chorwackiego. Wiązało się to również ze zmianą waluty. Przywołano na miejsce dinara jugosłowiańskiego dawną kunę chorwacką. Kunę, która z jednej strony oczywiście była sygnowana logiem ruchu, który stał się również logiem, symbolem państwa, z drugiej z kolei przedstawicielami poszczególnych grup, czy to grup robotniczych w zestawieniu z pierwszymi monarchami, czy intelektualistów w zestawieniu z powstańcami XVII wieku. Tak też było to jakieś nawiązanie do tradycji. Ale sama waluta okazała się wyjątkowo słaba. Pierwotnie założono przelicznik 1:1 przez pierwsze 2 miesiące funkcjonowania waluty. Później okazało się, że za jednego dinara, że za jedną kunę, bo trzeba zapłacić 100 dinarów. Przy czym moc nabywcza kuny była dużo słabsza niż zakładano. Jako że Chorwacja, tak jak każde inne państwo będące protektoratem Rzeszy, musiało odprowadzać do Berlina odpowiednią kwotę, szybko okazało się, że jedna marka to jest równowartość praktycznie 170 kun. Czyli waluta praktycznie nie miała żadnej mocy nabywczej.
zaczęło prowadzić do radykalnie rosnącej inflacji. No to już niestety koniec istnienia państwa i również koniec wojny. Czyli moment, kiedy wszystkie niedopatrzenia, wszystkie zaległości zaczęły w jakiś sposób się nawarstwiać. Z jednej strony te problemy ekonomiczne, z drugiej narodowościowe, których cały czas nie rozwiązano. No i z trzeciej słabość armii. To, co pierwotnie się sprawdzało, czyli podział na armię ruchu staszowskiego i armię chorwacką, zostały w pewnym momencie, w 1944 roku, złączone w jeden byt. W tym momencie okazały się czymś, co nie ma prawa funkcjonować. Niechęć pomiędzy poszczególnymi żołnierzami cały czas dawała sobie znać. Niechęć pomiędzy oficerami była wręcz widoczna. Możemy to przyrównać do sytuacji, w której III Rzesza połączyłaby razem żołnierzy SS i żołnierzy Wehrmachtu, tworząc z tego jedne formacje. Czyli coś, co nie ma prawa bytu. W Chorwacji tego dokonano i po niespełna 16 miesiącach okazało się, że taki byt bardziej walczy sam ze sobą niż z przeciwnikiem. Także tu niestety nawet propozycje starszych oficerów, jeszcze pamiętających I wojnę światową, chociażby z linii frontu, okazały się nieprzydatne, zostały zignorowane. Zresztą, co tu dużo mówić, sam Sławko Kwaternik, który w czasie I wojny światowej odgrywał jedną z czołowych ról, tu był ministrem wojny i wicepremierem, został bardzo szybko zdegradowany ze stanowiska. W 1943 roku został całkowicie odsunięty od władzy. Jego syn, Eugen Kwaternik, który wraz z Paweliczem działał od samego początku, czyli od 1931 roku, tylko dzięki wierności partii i ideom ruchu, praktycznie do końca wojny został na swoim stanowisku. Tu niestety kwestie ideologiczne w tym momencie wygrały. Bez względu na to, jaki to miało dalej przynieść, jakie miało dalej przynieść konsekwencje. No, ostatecznie na początku 1945 roku, kiedy już było wiadomo, że wojna zbliża się ku końcowi, a ruch staszowski nie jest w stanie obronić ani swojego państwa, ani nawet siebie samych, rozpoczęto pospieszną ewakuację. W dwóch kolumnach działacze ruchu udali się przez Austrię w kierunku Włoch. Ostatecznie kolumna, w której przebywali oficerowie i sam twórca ruchu i poglawnik, czyli Ante Pawelicz, dotarła do Watykanu, skąd później rozpieszcza się po świecie. Tak, grupa stworzona z tych szeregowych działaczy została zatrzymana na wysokości Bleiburga i oddana armii komunistycznej, armią komunistyczną, które doprowadziły do jednej z większych masakr końca wojny. Masakra w Bleiburgu, jak mówią szacunki, doprowadziła do całkowitej likwidacji działaczy ruchu. To prawda, tylko niektórym udało się później wrócić do Chorwacji i pod swoim dawnym szyldem stworzyć organizację Križari, krzyżowców, która do 50, bodajże 9 roku zwalczała tą rosnącą siłę partii komunistyczną. No, sam twórca ruchu udał się do Argentyny, skąd później w roku 59 przyjechał do Madrytu, gdzie w szpitalu świętego Izydora dokonał żywota 28 grudnia. No, sam ruch starszy został później przez całe istnienie Republiki Jugosłowiańskiej, Federacji Jugosłowiańskiej piętnowany i potępiany. Dopiero w 91 roku
rezydent dr Franjo Tuđman doprowadził do jego rehabilitacji, przyjmując wiele z rozwiązań ruchu i partii ustaszowskiej jako rozwiązania, które obowiązują do dzisiaj w Chorwacji. Symbole wojskowe, jak i stopnie wojskowe, zostały skopiowane praktycznie z ruchu ustaszowskiego. Podział na županie i powiaty, gminy w dniu, jeszcze w roku 98, był żywcem skopiowany z traktatów, z rozporządzenia, które podpisał Pawelicz. Także pewna rehabilitacja, pewne przywrócenie ruchu, jego miejsca w historii, miało miejsce. Zresztą do dzisiaj ruch ustaszowski, pomimo wielu prób wymazania go z historii, wymazania go z pamięci, cały czas cieszy się pewnym dość dużym powodzeniem, zwłaszcza wśród młodzieży. Do tej pory powstają coraz to nowe prace, coraz to nowe książki bazujące na materiałach, które do tej pory były nigdzie nie publikowane, nieznane. Więc są szanse, że w ciągu najbliższych kilku, być może kilkunastu lat jeszcze bardziej uda nam się zgłębić zarówno samą strukturę ruchu, jak i jego szerszą działalność. Dziękuję. Bardzo dziękuję naszemu prelegentowi. I teraz otwieram sesję pytań, a korzystając z tego, że jestem przy głosie, to pozwolę sobie zadać tylko dwa pytania. Pytanie pierwsze, chodzi mi o pewną kwestię ideologiczną. Pawelicz, także w rozmowie z dostojnikami III Rzeszy, ale przecież było to też publikowane, stawiał taką tezę, że Chorwaci są, to mówią językiem słowiańskim, ale oni są częściowo potomkami Gotów, którzy istotnie w VI wieku Ostrogoci tam jak najbardziej przebywali przez krótki czas, prawda? No ale wszyscy wiemy, że przecież przeszli potem do Italii, co wiemy z kursu historii powszechnej. Każdy z nas, który liceum skończył, się o tym uczył przecież. I jednak Pawelicz tę rolę tego elementu gockiego w etnogenezie Chorwatów jakoś podkreślał. I pytanie moje do pana doktora jest takie, czy on to podkreślał czysto instrumentalnie, no bo przecież wiedział, z kim rozmawia. No III Rzesza tu rozdaje karty, tak, ze swoją obsesją germanizmu. Czy on w to jednak trochę wierzył? I to jest moje pytanie pierwsze do pana doktora. Tak samo pochodzenie Chorwatów jest dość grząskim tematem. Praktycznie od roku 1918, zresztą do dzisiaj, przyjmuje się teorię mówiącą o irańskim pochodzeniu Chorwatów. Taka fajna nazwa. Zakłada to, że Chorwaci jako lud stepowy, irański, przybył nad Morze Czarne, tam pozostawił po sobie nieliczne ślady, chociażby tabliczkę z jedynym słusznym imieniem narodu Chorwatos, skąd przeniósł się na tereny dzisiejszej Rzeczpospolitej, pogranicza śląsko-wielkopolskiego. Biała Chorwacja. Dokładnie, czyli tereny tak zwanej Białej Chorwacji, czyli Chorwacji Północnej, skąd później przeniósł się na swoje tereny właściwe, czyli Chorwacji Czerwonej, Południowej. I dalej niedobitki ludu ruszyły na zachód Europy. Zresztą, że było weselej, tą samą koncepcję przedstawia Konstantyn Porfirogeneta w De Administrando Imperium. Na to powoływali się badacze lat 20., 30., do dzisiaj jest bardzo często jeszcze przywracana. I tą samą koncepcję zawarł zarówno w statucie ruchu, jak i w zasadach działania ruchu Pawelicz i Kwaternik. Założyli, że Chorwaci są tym ludem irańskim, który przybył na tereny Europy Środkowej. Tutaj poddał się dominacji gockiej, z Gotami przybył na Bałkany i tam zdominował ludność podrzymską, asymilując się z nią, przyjmując nad nią władzę i automatycznie ją kontrolując. Więc Chorwaci, jakby nie patrzeć, są w prostej linii potomkami Gotów, którzy przyjęli język słowiański, zajęli tereny podrzymskie, więc są jedyną gwarantem zachowania ciągłości
istnienia na terytorium Bałkanu Zachodniego. I tu faktycznie ta koncepcja irańsko-gocka do dzisiaj bardzo często pojawia się w wszelkiego typu opracowaniach akademickich. I jakby nie patrzeć, jest jedną z dwóch dominujących i obowiązujących przy okazji. Czy w nauce chorwackiej? Tak, w nauce chorwackiej. Rozumiem. Panie doktorze, tu są głosy, ale ja mam jeszcze jedno pytanie, ostatnie, ale obiecuję, będzie bardzo krótkie. Podczas emigracji Ante Pavelicia w Argentynie skorzystał on z okazji, że również w Argentynie, również jako doradca ekonomiczny, tym razem ówczesnego przywódcy Argentyny Perona, przybywał były premier Jugosławii Milan Stojadinowicz. I dochodzi do spotkania Pavelicia ze Stojadinowiciem, które ma być próbą, jak domyślamy się, jakiegoś przełamania tej bardzo złej, przecież o której tutaj pan doktor mówił, bardzo złej przeszłości wojennych, tych wszystkich dramatycznych rzeczy, które się podczas wojny wydarzyły. Czy według pana była to jakaś szczera intencja pojednania serbsko-chorwackiego, czy no obaj panowie po prostu spotkali się taktycznie? Jak zinterpretować to spotkanie? W moim odczuciu było to spotkanie raczej taktyczne. Z jednej strony, jakby nie patrzeć, Stojadinowicz wcześniej był zwolennikiem współpracy z Włochami Mussoliniego. No to, co z tej współpracy ostatecznie wyszło, zresztą pamiętajmy, że Serbia, wtedy premiera Nadicza, była państwem kolaborującym, więc cały czas ciążyła ku Rzeszy, ku ruchom faszystowskim. Ale w tym wypadku raczej było to czysto przekazanie informacji, wymiana jakichś doświadczeń. W momencie, kiedy Pavelicz nawet nie podpisywał się swoim nazwiskiem, a funkcjonował na zachodzie, raczej na terenie Ameryki, jako Pablo Aranos, starając się ukryć zarówno swoje pochodzenie, jak i prawdziwe personalia. Raczej nie możemy tu mówić o próbie typowego pojednania chorwacko-serbskiego. No tak, to pojednanie zawierają uznani przywódcy, a nie pseudonimy. Jasne. Proszę bardzo, pan się zgłaszał i potem pan poseł. Chciałem taką jedną rzecz powiedzieć. A propos tego, Chorwaci, nie wiem, Ostrogoci, nie wiem, Scytowie i tak dalej, i tak dalej. W języku chorwackim jest coś takiego jak liczba podwójna. W naszym języku jest liczba pojedyncza, liczba mnoga. Ale podwójna jest szczątkowa. Mądrej głowie, dość dwie słowa. Obaj, oboje. Pudźwa, choćwa i tak dalej, i tak dalej. Jest podwójna. Co do tej pory na Powiślu, czyli tam, nie wiem, od Sandomierza do, powiedzmy, nie, do Puław, jest, jeszcze nie wiem, starsi ludzie to stosują. Pudźwa, choćwa i tak dalej. Liczba podwójna. To jest w języku chorwackim. Ja bym tutaj nie determinował tego, że, nie wiem, Chorwaci to są, nie wiem, Ostrogoci, nie wiem, coś tam i tak dalej. Być może oni, to znaczy tak, ja jestem za tym, że to byli, nie wiem, zesłowianizowani Scytowie, którzy, przepraszam, bardzo proszę. Nie. No pan teraz mówi. Tak, którzy zanieśli język prasłowiański właśnie w tamte strony. Tak, tego nie jesteśmy w stanie wykluczyć. Wiemy, że Chorwaci przybyli na tereny Dalmacji, czy też tak zwanej Posawiny, około 640 roku razem z Awarami. Wiemy, że oblegali Saloniki tylko przez bunt Słowian. Nie udało się Salonik zdobyć. Wiemy, że Awarowie wrócili do Europy Centralnej. Słowianie, czyli Chorwaci, tam zostali. Bardzo szybko zajęli Salonę, zajęli dzisiejszy Split. Zresztą oni, dzięki nim, dawny pałac cesarza Dioklecjana stał się miastem. I jako pierwszy lud, w sumie słowiański, przyjęli religię chrześcijańską. Właśnie w 641 roku.
Tego jesteśmy pewni. Na to mamy dowody źródłowe. I o tym również wspominają, czy to papież Jan IV, który zresztą z Salony pochodził, w tym czasie pełnił swój urząd, czy później o tym pisał Konstantyn Porfirogeneta, cesarz bizantyjski. Także tego jesteśmy pewni, że oni tam przybyli dużo wcześniej. A to, jak faktycznie wygląda ich pochodzenie, czy realnie możemy ich pożenić, brzydko mówiąc, z ludami gocko-irańskimi, czy to są Słowianie czystej krwi, czy mieszanka słowiańsko-awarska, tego nie jesteśmy w stanie rozpatrzeć. Zresztą o tym mówi druga teoria o pochodzeniu Słowian, która jest dzisiaj również popularna. Głosi o tym, że Chorwaci to lud słowiański przybyły z północy Europy, który tam osiadł i wymieszał się z ludnością romańską. I ta teoria znowu z kolei nie docieka, skąd ten lud do tej centralnej czy też północnej Europy się dotoczył. Pan poseł, proszę bardzo. Wracając do XX wieku, a jednocześnie przepraszając, bo ja zaraz po zadaniu pytań, ewentualnie, czy takich trochę dopowiedzi, ewentualnie odpowiedzi, będę musiał opuścić spotkanie ze względów pewnych logistycznych, ale ja dwie kwestie chciałbym dopowiedzieć. Po pierwsze, no, szalenie gratuluję organizatorom doktorowi Sztupańskiemu i całemu plotowi sprowadzenia pana doktora, który, no, mówiąc ze zrozumieniem, co jasno, pewną sympatią o tamtych czasach i tamtych ludziach. Jednocześnie, to myślę, że jest cenne dla naszych potrzeb, trochę demitologizował, odmitologizowywał pewne rzeczy, no, które są, co to dużo mówić, bliskie często naszym sercom, a jednak no, pokazywane było, jak to w realiach konkretnych, historycznych potrafi zgrzytać, potrafi zawodzić, potrafi być czasem nawet no, wprost nieudany. Tak? To jest smutna prawda, nie chciałoby się jej słyszeć, ale trzeba ją słyszeć, że nie zawsze wszelkie najszlachetniejsze koncepcje się udają. I teraz drugie do powiedzenia prawo się tych najszlachetniejszych koncepcji, no bo pan tak mówił bardzo historycznie, tak beznamiętnie, a przecież temu wszystkiemu towarzyszyły ogromne, tak ja bym powiedział, intelektualne namiętności, no bo to był ten tragizm właśnie XX wieku, czyli środkowoeuropejskich narodów katolickich, bo to trzeba tutaj bardzo mocno akcentować, które znalazły się w historycznym potrzasku, bo to rzeczeni Chorwaci, a kto jest do nich jeszcze porównywalny? Oczywiście my Polacy, nasi południowi sąsiedzi Słowacy i Węgrzy, oczywiście tam mamy nie aż tak mocny ten akcent katolicki, ale wystarczająco mocny, więc to powiedzmy te cztery narody środkowoeuropejskie, których historyczny potrzask, może to nie będę nic odkrywczego mówił, ale to sobie uświadommy, a pewnie uświadamiamy, no polegał na tym, że każde rozwiązanie było złe. Jak w tej antycznej tragedii, hybris, wina niezawiniona, czego nie uczynisz, to zawsze popełnisz błąd. Z jednej strony masz na wschodzie, no tak już mówiąc, prawda, podniosłym językiem, judeo-bolszewizm. I na wszystkie te cztery narody były na nią wyczulone. A jeszcze Chorwaci dodatkowo mieli coś specyficznego, czyli tych prawosławnych Serbów, którzy ich jeszcze od jakby wschodnich tematów tym bardziej separowali. To Polacy, Słowacy czy Węgrzy swoich Serbów tego typu nie mieli. Więc to było jeszcze to ostrzenie chorwackie. Polacy ze zrozumiałych względów no nie byli chętni na opcję niemiecką, postawili na opcję angloamerykańską, no, której skutki widzieliśmy, wiemy, w Teheranie, Jałcie, Poczdamie. Był ten tragizm polskiego wyboru, który nie był nawet wyborem, bo no, trudno było działanie Gwardii Ludowej za równoprawny wybór stawiać, a opcja niemiecka, mimo różnych dzisiejszych interpretacji książę Cychowicza, no wysoce dyskusyjna, tak sobie to w jednym zdaniu powiedzmy. Natomiast no, Chorwaci zrobili mniej więcej to, co Słowacy i Węgrzy, czyli hiperryzykownie, ze wszystkimi tego tragicznymi konsekwencjami, wspomnianych tu obozów koncentracyjnych, no postawili na Niemców, tak, uważając, że no to jest jakieś jedyne, tak, możliwe rozwiązanie. No i ono się oczywiście też okazało zawodne. Tak jak jedno było nie do przyjęcia, to wschodnie, że tak powiem, angloamerykańskie było co najmniej dyskusyjne,
a to niemieckie, no, które się wydawało jakoś tam dopuszczalne, no, w praktyce zawiodło. Ale to nie był błąd myślenia. Tu po prostu nie było dobrego wyboru. Tu każdy wybór był zły i to był ten tragizm, który no, tym wszystkim ludziom towarzyszył. No, oni tych wyborów dokonywali na co dzień. Późniejsze pewne jakieś eksplozje, jakieś takie nazwijmy perwersje moralne, które tam wynikały, do których dzisiaj prawda, są mocno wspominane od Zwiesenowaców, którym tam te słowa zamieniliśmy. No, ale to nie było objaw jakiejś bardzo złej woli tych ludzi, tylko tego dramatycznego wyboru, w obliczu którego się znaleźli. Że co by nie zrobili wedle miłości ojczyzny, wedle wiary katolickiej, no bo to bardzo mocno trzeba podkreślać, że jednak to była ich silna motywacja, no to co by nie zrobili, to by nie ślechać. To jest taka smutna historyczna praca. Tutaj nawet musielibyśmy sięgnąć do połowy XIX wieku, do pewnego przemówienia w Saborze, gdzie była dyskutowana kwestia, czy wzniecić powstanie przeciwko Węgrom, żeby stworzyć trójjedyne królestwo austriacko-węgiersko-chorwackie, czy raczej nie z nimi współpracować, stać się częścią Królestwa Węgier na jakichś lepszych zasadach. Wtedy wypowiedział się Ante Starczewicz, przywódca chorwackiej partii prawa, zresztą jej założyciel. Powiedział dość piękne hasło, które stało się później mottem nacjonalistów chorwackich. Ani z Wiedniem, ani z Budapesztem. Tylko Bóg i Chorwaci. Do tego też w samym początku próbował dążyć Pawełowicz. Czyli ustasze przyniosą wolność Chorwacji bez niczyjej pomocy. W chwili, kiedy w 1934 roku okazało się, że jest to fizycznie niemożliwe i musi kogoś poprosić o pomoc, wrócił się najpierw do Włoch. Z prostego założenia. W końcu wszyscy wiemy, że przez cały historycy cały czas śmieją się, że Włosi przystępowali do wojny po to, żeby Austria też mogła z kimś wygrać. Więc założenie było proste. Włosi nas wesprą, dadzą nam swoją broń, my u nich wyszkolimy ludzi, a później się ich pozbędziemy. To było założenie. Okazało się, że Włosi nie są w stanie działać sami, muszą się wspierać Rzeszą. Więc ostateczny zwrot ku Rzeszy doprowadził do tego, co już wszyscy wiemy. Ale założenie było zgoła odmienne. Zakładało, że będziemy radzić sobie sami, bo to my jesteśmy ludem wybranym, my jesteśmy przedmurzem chrześcijaństwa, my w średniowieczu byliśmy jedyną eskortą papieża na Adriatyku, my tłukliśmy Bizantyjczyków, Włochów, Arabów, byliśmy sami, byliśmy siłą samą w sobie. No tutaj niestety 900 lat pozbawienia państwowości, pozbawienia trwałych struktur, on doprowadził do sytuacji takiej, a nie innej. Proszę bardzo. Po pierwsze dziękuję za wspaniały wykład, naprawdę imponujący. Mam tutaj takie parę pytań, które mnie nurtują a propos tego wykładu. Pierwsze pytanie, znaczy pierwsze odwołanie do Ostrogotów, to się też odwoływał Wacław Krzeptowski, prawda, w Grajenwork, do tych nieszczęsnych fibul, które rzekomo były związane z ornamentyką typowo góralską. Więc ten patent z gotami nie jest nowy, że tak powiem, wśród ludów słowiańskich i niejako legitymizował całą tą kwestię. I teraz moje pytanie jest następujące. Jaki był stosunek Reichsführera SS, Heinricha Himmlera do ruchu Ustaszy i czy doszło do spotkań Reichsführera SS z Ante Paweliczem? To jest pierwsze moje pytanie. Może tak, nigdzie nie mamy odnotowanego spotkania Himmlera i Pawelicza, przynajmniej na terenie Chorwacji. Wiemy, że oficerowie SS, którzy przebywali na terenie Bośni, z reguły tam były grupy SS kierowane, cokolwiek to źle zabrzmi, bo raczej dziwnie zabrzmi, byli w ciężkim szoku, widząc co oddziały ustaszowskie, tam z reguły Czarna Legia. W obozach koncentracyjnych. Nawet nie. To co się działo w obozach to jest inna sprawa. To co robiła Czarna Legia z wsiami, które były podejrzane o współpracę z komunistami Tity czy z Czetnikami, czyli tą serbską partyzantką, przechodziło wyobrażenia SS-manów. W sumie dywizji, na których okrucieństwo raczej nie robiło wrażenia.
to okazywało się, że działania Czarnej Legii, czyli wyłupywanie oczu dla zabawy typowo, czy organizowanie na wzór obozu w Jasenowacu zawodów, to podejrznie więcej gardeł za pomocą scyzoryka. Takiego noża. Noż nazywany strebosjekiem, czyli w sumie kozik założony na rękawicę. Przed wojną służy typowo do pracy w polu, do ścinania kłosów. Wygodne działanie. Tu ustasze doprowadzili go do symbolu zbrodni wojennej. Zresztą, co tutaj dużo mówić, tutaj dużo szukać. Niechlubny rekord przypada byłemu Franciszkaninowi, ojcu Piotrowi Brzicy, który w czasie jednej nocy zamordował za pomocą takiego urządzenia około 1340 Serbów. Jeżeli to jest prawdziwe, bo to... Jeżeli to jest prawdziwe, bo może tak, po tym, co się działo w obozach, nie mamy żadnych dokumentów pisanych, jedynie zdjęcia. Ustasze wyszli z założenia, że gdyby przegrali, każdy materiał pisany jest dla nich obciążeniem. Więc w chwili, kiedy wojna zbliżała się ku końcowi, wiedzieli, że klęska jest nieuchronna, wszystkie dokumenty zostały puszczone z dymem. Zostały zdjęcia. No i przekazy, które gdzieś tam krążyły. Więc oczywiście może być, że ten przekaz jest znacząco wyolbrzymiony, ale z drugiej strony, skoro padają takie liczby, to znaczy, że musiało wywrzeć to na tyle duże wrażenie, że zostało zapamiętane. To przez weteranów SS. Też. I moje drugie pytanie, ponieważ bardzo wiele z narodów, zwłaszcza tych młodych, które się odrodziły na mapie Europy, wykorzystywało różnego rodzaju narzędzia propagandowe poprzez badanie swojej historii, kultury i tak dalej. I moje, żeby oczywiście legitymizować swoje istnienie na danym terenie, stąd moje pytanie, czy w Chorwacji w czasach II wojny światowej były prowadzone badania archeologiczne mające udowodnić prawa Chorwatów do tych ziem, tak jak to miało miejsce na przykład w Niemczech, prawda? Te słynne brygady, prawda, Himmlera, które prowadziły badania na naszych terenach, że to było tych wandalów tam podpinali i tak dalej. Stąd też moje pytanie, czy rzeczywiście też miało takie miejsce w Chorwacji. Bo to, że były jakieś zespoły historyków powoływane, to jest oczywiste, tak? To jest oczywiste. Natomiast badanie kultury, historii kultury materialnej, prawda, no, bardzo się przyczyniało z historii, prawda, Europy i właśnie, ale też historii archeologii. To właśnie Chorwaci są takim wyjątkiem, jakby to na to nie patrzeć. Nie próbowali na siłę niczego udowadniać. Uznali, że badania, które były prowadzone od XIX wieku do początku, do wybuchu w sumie tej II wojny, wystarczą w zupełności. Udowodniły, że mamy ten zapis pochodzenia irańskiego Chorwatos, gdzieś tam z Morza Czarnego. Udowodnili, że Konstanty Porfirogeneta w X wieku głosi, że Chorwaci przybyli tu z Białej Chorwacji. Więc przybyliśmy z tym ludem, tu osiedliśmy i jesteśmy stąd. Zaczęto kultywować bardziej ten mit królestwa tego X wieku, kiedy w sumie wtedy na dobrą sprawę po raz drugi w historii przybrał na sile mit króla Tomisława, czyli tego dziesięciowiecznego władcy, który miał przerwać ataki węgierskie na tereny Chorwacji, miał scalić Chorwację dalmatyńską z posawską, czyli dzisiejszą Panonię i Dalmację. Miał zapobiec dążeniom Włochów do jakiejkolwiek roszczeń i miał jako pierwszy władca słowiański i pierwszy władca na Bałkanach przyjąć koronę z rąk papieskich. Przynajmniej tak to było pięknie przedstawiane. Co prawda żaden z tych oryginalnych listów z X wieku nie tytułuje Tomisława królem. Ten tytuł pojawia się dopiero w odpisie z 1560 roku, gdzie pojawia się tytuł Rex Croatorum. Ale było to wystarczające, żeby uznać, że mieliśmy pierwszego króla wśród Słowian, pierwszego na Bałkanach,
My tu rządziliśmy, mamy przywileje. Od X wieku możemy sobie odprawiać liturgię w języku słowiańskim, narodowym. Nikt inny nie miał prawa. Zresztą do Soboru Watykańskiego II żadne inne państwo nie miało tego przywileju. A my możemy. Liturgię, byliśmy eskortą papieską. To się działo w średniowieczu. My do tego sięgamy. Dalej nie musimy, bo po co? Skoro w średniowieczu byliśmy potęgą, to znaczy, że wcześniej musieliśmy na to zapracować. Nikt nie starał się jakoś na siłę tego bardziej rozdrapywać, czy do tego głębiej dążyć. To typowo na tym wczesnym średniowieczu tej jedynej dynastii narodowej się oparto. I moje ostatnie już pytanie. Wspomniał Pan o tym, że tak, no nie, Chorwaci wybrali tą opcję niemiecką. Czy nie jest to może w pewnym sensie konsekwencją, a jeszcze gdy byli pod berłem Habsburgu, będąc częścią korony świętego Stefana, tak? To moje pytanie, czy rzeczywiście oni, to nie była pewna tradycja, żeby być w ramach, będąc w Austro-Węgrzech, jakby Austriacy no, prowadzili tą swoją dosyć taką często perfidną politykę, jak to miało na przykład miejsce w Galicji, tak? Polacy, Ukraińcy i tak dalej. Czy to też rzeczywiście nie było takie, taki sojusz wynikający z bardziej tą opcją germańską, nie wynikał właśnie z tych tradycji austro-węgierskich, kiedy że, no, może tam szukali jakiegoś oparcia w tej stronie niemieckiej z Austro-Węgier, żeby być w opozycji do Węgier, które no jednak miały tam jakąś pozycję w tej koalicji antykominternowskiej, tak? Państw osi, tak? Więc pytanie, czy to rzeczywiście nie było też jakimś takim motywem, żeby przeżyć, tak? Na jakiej zasadzie? Czy to właśnie można korelować? Czy to można to zostawić? To jak najbardziej. W sumie jakby nie patrzeć, Chorwaci też wychodzili z prostego założenia, że nie mają, w sumie nie mieli większego wyboru. Albo dalej stać po stronie Serbii, prawosławnej, która trzymała się bardzo blisko Rosji, Związku Radzieckiego już w tym momencie i rosnącego tam komunizmu, czyli tego, co było uważane za zło wszelakie, czy poprzeć tą trzecią Rzeszę, być bliżej tej opcji, jak pan to mówił, niemieckiej, która no, gwarantowała nam jakieś zabezpieczenie przed komunizmem i to prawda, była krajem ateistycznym, ale jednak nie wykluczała tego korzenia chrześcijańskiego. Tutaj mamy ten drugi problem. Z jednej strony no, niechęci do Serbów, no, nie ukrywajmy. Z drugiej problem czysto religijny. W końcu zawsze byliśmy przez tych Serbów w jakiś sposób dyskryminowani, tłamszeni. Nawet kiedy byliśmy w ramach tego Imperium Austro-Węgierskiego, Serbowie mieli autonomię, my jako Chorwaci jej nie mieliśmy. Wręcz przeciwnie, jeszcze byliśmy, nasze terytoria były rozerwane. Część należała, jak to choćby Dalmacja, będąca spadkiem po Republice Francuskiej, po Cesarstwie Francuskim, była własnością Wiednia, a cała reszta podlegała Budapesztowi. Więc jakże? To był jedyny gwarant, żeby całe państwo zjednoczyć, w jakiś sposób, jak mówią, faktycznie przetrwać. Trzymać się blisko tego korzenia germańskiego. Tego, co w jakiś sposób mogło nam przynajmniej, nawet jeśli nie spełnić, to chociaż obiecać, że będziemy mogli funkcjonować. Pozwolę sobie tutaj dodać tylko jeszcze, bo w pytaniu kolegi było również to, czy istniał element sentymentu za rządami austriackimi, do których miano pretensje, ale które w porównaniu z, powiedzmy, negatywnymi doświadczeniami z Belgradem, zwłaszcza w tym okresie, kiedy SHS przestaje istnieć, a jest Królestwo Jugosławii za króla Aleksandra po śmierci króla Piotra I, gdzie Belgrad prowadza tą centralizacyjną, tą serbsko-centryczną, można powiedzieć, politykę, no to rzeczywiście tu mógł być pewien resentyment. W końcu jest znana i cytowana w literaturze anegdota, że pewien chorwacki działacz demonstracyjnie przyjechał do odpowiednika wojewody za czasów Aleksandra, króla Aleksandra, czyli Serba przysłanego do Chorwacji, poprosił go o jakąś tam sumę
100 marek. Ten zdziwiony odpowiada, ja ci mogę dać nawet 1000, ale powiedz na co. Bo ja chcę kupić bilet do Wiednia i kwiaty, żeby położyć się na grobie cesarza Józefa i powiedzieć, że gdybym wiedział, jakie teraz przyjdą porządki, to nigdy nie podniósłbym, Franciszku Józefie, ręki na twoją władzę. Nawet jeżeli to jest anegdota, to ona coś pokazuje. No, ten sentyment takim, był. Tak, to też takim wzorcem może być samo ustanowienie znaków zaszczytnych. Jakby nie patrzeć, nawiązywały wszelkiego rodzaju ordery w poszczególnych klasach. Z jednej strony do orderów czysto niemieckich, chociażby pierwsza klasa, tak jak żelazny krzyż wpinana w mundur, a klasa już druga, trzecia, na wzór orderów austriackich, noszone na wstążce składanej w trójkąt. Coś, co było typowe tylko dla Austrii. Taki... Proszę bardzo. Chciałbym zapytać o relacje pomiędzy Ante Paweliczem a arcybiskupem Stepinacem, bo są bardzo różne opinie na ten temat. Niektórzy twierdzą, że Stepinac nie popierał ruchu staszowskiego i naczelnika, pobawnika. Natomiast są też opinie zgoła inne. Jak to mniej więcej się układało i czy być może była jakaś ewolucja tych relacji? W sumie obie opinie są poprawne. Aha. Z samego początku Stepinac jako arcybiskup Zagrzebia był gorącym zwolennikiem ruchu staszowskiego, czyli czegoś, co przywraca nam państwo, wreszcie. Zresztą został kapelanem ruchu. Dopiero w 1943 roku, kiedy od niższego duchowieństwa zaczęły do niego dopływać głosy, że dochodzi do masowych mordów na Żydach, na Serbach, do przymusowych konwersji, do palenia cerkwi, Stepinac wybrał się z wizytą do poglawnika, sugerując mu zaprzestanie takich działań, a przynajmniej ich złagodzenie. No, poglawnik stwierdził, że coś takiego nie ma prawa bytu, będzie kontynuował swoją politykę. No, Stepinac nie mógł zrezygnować z pełnionej funkcji. W końcu, jakby nie patrzeć, był najważniejszym duchownym w państwie. Ale zaczął w pewien sposób informować niższe duchowieństwo, że za występowanie przeciwko dekalogowi, przeciwko religii, czyli przyczynianie się do masowych konwersji, do mordów, do wydawania tych innowierców, będzie ich karał ekskomuniką. Więc oficjalnie to było 1943, tak? Od 1943 nastąpiła ta zmiana. Zresztą sam też zaczął w dużej mierze chronić Żydów w jego posiadłości w Zagrzebiu, jak podając to szacunki już później stworzone przez sądy komunistyczne. Do końca wojny dotrwało ponad 450 Żydów i 600 Serbów przez te w sumie 2,5 roku. I tylko i wyłącznie to uchroniło go od kary śmierci. Bo to podobnie jak Wyszyński skazany na więzienie, w jego wypadku był to areszt domowy, przez który nie mógł się udać pod biurko kapelusza kardynalskiego, ale nie został skazany na więzienie realne ani na śmierć. Za czym bardzo ostro optował Tito. No i z tego też później wynikły te problemy z uznaniem za błogosławionego. Pierwsza próba miała miejsce już w roku 92. Tutaj akurat nawet patriarcha serbski się przyczynił, podejmował próby przyspieszenia tego wyniesienia go na ołtarze, bo jednak pomógł Serbom, nie popierał tych mordów. Ale jak pamiętamy, wojna domowa lat 91-95 to uniemożliwiła. Został ogłoszony błogosławionym dopiero w 98 roku. I też ludność serbska była bardzo mocno podzielona. Duchowieństwo serbskie ucieszyło się z tej reakcji, z tego wyniesienia go na ołtarze, bo jednak, kiedy się dowiedział o tych represjach, przestał je wspierać, zaczął naszych chronić. A dla ludności cywilnej, no jednak cały czas zostało w pamięci, że był członkiem ruchu, był ich kapelanem, więc powinien być skreślony. I drudzy byli zadowoleni. Tak, w dużej mierze tak. Rzadkość na Bałkanach. Tak. Oj, wyjątkowa. Czy jeszcze jakieś pytania? Chciałem zapytać jeszcze o spuściznę niepodległego państwa chorwackiego, jeżeli chodzi o
naukę, sztukę, wychowanie i tak dalej. Wiem, że powstało trochę dzieł literackich, ale także nawet w tym okresie dosyć intensywnie powstawały słowa. Uzupełniano słowniki języka chorwackiego. Zresztą to z tego, co pan mówił, to nawet podział terytorialny czy inne sprawy zostały przez Tudżmana przejęte z tamtego okresu. Czy odczuwa się, że to miało te kilka lat dosłownie istnienia niezależnego państwa chorwackiego jakiś znaczący wpływ na rozwój, nie wiem, języka, literatury, jakiejś filozofii i w ogóle sztuki chorwackiej? No i w dużej mierze tak. W latach 43-45 Jugosłowiańska Akademia Naukowa została przekształcona na Chorwacką Akademię Nauk i wraz z Maticą Chorwacką opublikowała, wydała ponad 2000 dzieł literatury chorwackiej, które do tej pory były utrzymane w szafie, nikt tego nie publikował, bo w języku chorwackim coś drukować, w latynce, tylko cyrylica była obowiązująca. Więc jakby nie patrzeć, było to przywrócenie literatury narodowej. To w czasie wojny. Później ten okres komunistyczny bardziej ciążył znowu w stronę Serbii, mimo że sam wielki dyktator Josip Broz był pół Chorwatem, pół Słoweńcem. Więc jest to takie dość dziwne zachowanie z jego strony. Ale z kolei te lata 90., czyli wybuch wojny domowej, albo raczej wojna o niepodległość, zależy z której strony będziemy patrzeć, i faktycznie przywrócenie podziału administracyjnego na ten ustaszowski, a wcześniej średniowieczny, przywrócenie waluty, jaką była kuna, którą reaktywowali ustasze, przywrócenie znowu języka chorwackiego w pełnym jego brzmieniu. No, nie było zbyt wielu słowników czy podręczników w języku chorwackim w latach 70-80 publikowanych, więc było trzeba odkopać te z czasów wojny, zacząć z nich korzystać. Dalej, samo przywrócenie stopni wojskowych i kroju umundurowania, który idealnie pokrywał się z tym, co stworzyli ustasze. Dalej, w pewnym momencie, w czasie obrony Dubrownika, W latach 90. Tak, w 92 roku bodajże, kiedy zaczęło się to wielkie oblężenie, Dubrownika nie broniła praktycznie żadna formacja wojskowa. To była czysto milicja miejska. Tudźman w momencie takim najbardziej załamującym dla mieszkańców, kiedy już nie byli w stanie się nawet bronić, oficjalnie stwierdził, że milicja miejska, milicja chorwacka nie istnieje. Czyli dla mieszkańców był to cios. Po to, żeby kilka godzin później ogłosić, że to nie jest żadna milicja, to jest chorwackie domobraństwo, czyli żołnierz chorwacki, który jest ciągłością ideową sił chorwackich roku 45. Czyli tego, co powstało z połączenia chorwackich sił zbrojnych i sił zbrojnych ruchu ustaszowskiego. Czyli jakby nie patrzeć, takie podniesienie na duchu tych mieszkańców, uznanie ich za spadkobierców czegoś, co kiedyś przywróciło ich państwo na mapy. Chciałem jeszcze spytać o muzułmanów, o bośniaków. Czy oni faktycznie się czuli członkami, obywatelami? No byli, ale czy czuli się jak gdyby członkami tej społeczności chorwackiej? Bo wiadomo, że tam losy nawet poszczególnych rodzin są strasznie pomieszane. Ja w Warszawie poznałem Turka, który po kilku wiekach ochrzcił się i powrócił do wiary chrześcijańskiej, ponieważ on wywodził się nawet z rodziny, był jakoś tam powiązany kilka wieków wcześniej ze świętą Katarzyną, największą świętą chorwacką, która spoczywa w Rzymie, i konwersję na katolicyzm, a także ślub z Polką brał właśnie w Rzymie, w kościele przy relikwiach świętej Katarzyny. Właśnie, z punktu widzenia dzisiejszego, walka islamu z katolicyzmem,
to się wydaje nieprawdopodobne, że tak te relacje jednak w czasie wojny stały się bliskie. I tu nie chodzi tylko o jakieś sprawy wojskowe, otworzenie, nie wiem, oddziałów SS, także muzułmańskich na terenie Chorwacji, ale nawet budowa tego, co pan mówił, meczetu największego z czterema, tak? Tak. Minaretami, tudzież to, że islam był religią państwa chorwackiego, oficjalną, tak jak w tej chwili islam jest, nie wiem, też oficjalną religią w Rosji obok prawosławia, to w państwie chorwackim był drugą religią państwową obok katolicyzmu. Jak te relacje się układały i czy one rzeczywiście były aż tak dobre w czasie trwania tego państwa? Tak, Pawelicz sam miał dość duży sentyment do ludności muzułmańskiej. Z tych terenów, tak, się wywodził? Tak, on rodził się w Bradinie, na terenie Hercegowiny. Studia akurat kończył na Uniwersytecie Franciszka Józefa w Zagrzebiu, ale wcześniej szkołę średnią ukończył w miejscowości Jajce, która była całkowicie muzułmańską. Był w sumie jedynym katolikiem w swojej klasie. Że jakby nie patrzeć, pewien sentyment do tej ludności miał. A że chcąc nie chcąc, muzułmanie stanowili dość duży odsetek na terytoriach, które wchodziły w granice tej tak zwanej Wielkiej Chorwacji, to no, strzałem w kolano byłoby pozbyć się tej ludności. Zwłaszcza, że muzułmanie jasno określili, że to jest ich teren i oni się nie zamierzają stąd wynosić. Więc najrozsądniejszym rozwiązaniem było uznanie ich za Chorwatów, którzy po prostu Chorwaci wyznania zostali skrzywdzeni złą wiarą, więc udostępniono im możliwość konwersji. Jeśli nie chcieli, w porządku. Dostajecie meczet w Zagrzebiu, w stolicy. Do Bania Luki planowano przenieść stolicę, no nie wyszło. Ministerstwa poszczególne też były planowane, żeby tam przenieść, żeby tej ludności muzułmańskiej udowodnić, że są faktycznie znaczącą częścią narodu. A do końca wojny to były tylko pomysły i projekty, żaden z nich się nie został zrealizowany. Ale obsadzenie części głównych ministerstw mieszkańcami czy wyznawcami islamu też było taką pewną nobilitacją dla nich. W pewnym momencie ministrem edukacji i kultu był właśnie jeden z przedstawicieli ludności muzułmańskiej. Jak na to patrzył arcybiskup? Stefinas oficjalnie stwierdził, że dopóki ktoś nie zabrania propagowania czy wyznawania religii chrześcijańskiej, jego to nie interesuje. W chwili, kiedy ktoś podniesie rękę na chrześcijaństwo, on zacznie działać. No, też takie zdroworozsądkowe podejście. Ale nie było jakichś nie. Konfliktów między muzułmanami a katolikami? Nie. Przynajmniej na tych terenach, nie wiem, centralnie Chorwacji to nie miało większej wrogości nie przejawiało. No problem był jak zawsze tam na terytorium granicznym, gdzie jeszcze tam się pojawiała ludność prawosławna, czyli Serbowie, którzy znowu wspierali czetników. Tam z kolei oparcie dla tej partyzantki prokrólewskiej, tej prokradzież dziewiczów, no, przynosiło dość opłakane skutki. No to już takie typowo sytuacyjne. Proszę bardzo. Czy dałoby się porównać według pana doktora nacjonalizm chorwacki z nacjonalizmem, czy jak to był jedni uważają, szowinizmem ukraińskim Dmytro Doncowa, bo pod względem swojej bezwzględności, ekspansywności wewnętrznej, no, czy widziałby pan doktor jakieś podobieństwa ewentualnie właśnie, no, żeby jakoś to można by było porównać? W obu wypadkach mamy instytucjonalne zwalczanie wroga, jakkolwiek to dziwnie brzmi. No, tak jak Doncow uznał za wrogów wszystkich, którzy nie są Ukraińcami i nie popierają jedynej słusznej idei, tak dla Pawelicza podstawowym wrogiem był ten Serb. No, Doncowa łatwo to wytłumaczyć, bo jednak Ukraina też przez długie lata nawet nie była państwem. Była częścią składową czegoś większego. Tutaj Chorwacja z Serbią była jednym tworem politycznym przez w sumie krótki czas.
zwłaszcza pod rządami Belgradu. Pod rządami Wiednia, no również to nie był jakoś specjalnie długi okres. Ale jednak zapadł w pamięć na tyle, że Chorwaci cały czas czuli się poszkodowani. To w przypadku Dońcowa była to raczej chęć zemsty, albo raczej wykorzenienia wszystkiego, co nam może przeszkadzać. Pawelicza była to czysta zemsta. W końcu to jest Serb, on nas gnębił, trzeba go usunąć, zlikwidować, no, zrobić z nim cokolwiek, byle go nie widzieć. Że faktycznie tutaj mamy dość mniej więcej podobieństw nawet niż różnic i jakby nie patrzeć, mam wrażenie, że moglibyśmy na dobrą sprawę ideę jednego i drugiego ruchu na siebie nałożyć i zbyt wielu różnic byśmy nawet nie znaleźli. Znaczy, ja jeszcze chciałbym dodać tutaj jeden wątek, ponieważ no, jeśli pan doktor to się zgadza właśnie z tą kwestią, no to, to za, no to wtedy zachodzi taka zabawna sytuacja, że jeśli chodzi o nacjonalistów chrześcijańskich, na przykład Jędrzeja Giertycha, który twierdzi, że do takich wydarzeń, takich mordów nie może dojść pod względem nacjonalizmu chrześcijańskiego dzięki właśnie czynnikowi religijnemu. No tutaj w nacjonalizmie, w doktrynie nacjonalizmu chorwackiego ten czynnik religijny jednak był, a do mordów doszło. Więc to trochę tak za, no, jest moim zdaniem przeciwny, znaczy przeciwstawia się teoriom Jędrzeja Giertycha pod względem nacjonalizmu chrześcijańskiego. Może tak, jak to napisał kiedyś Richard Fraud, ani humanistyczne wykształcenie, ani obycie religijne nie zwalniają nas z możliwości bycia potworami. Więc tu mamy to idealnie pokazane. Zresztą nawet sięgają do średniowiecza. W końcu największe mordy, największe zniszczenia zostały doprowadzone z jakiego powodu? Nie przez ekonomię, tylko z tytułu religii. Bo zawsze mamy gdzieś w pamięci to hasło Deus Vult. Zawsze możemy się na nie powołać, niezależnie czy wyznajemy Boga pod tą nazwą, czy jako Allaha, Jahwe, czy jakkolwiek go zwał. To zawsze jest jakaś siła sprawcza, w którą wierzymy i na którą możemy zwalić naszą winę, bo twierdzimy, że on tak chce. To jest zawsze najwygodniejsza wymówka dla takich zachowań. I tu naprawdę, niezależnie jak daleko by nie była posunięta nasza moralność, zawsze w imię religii jesteśmy w stanie zrobić ten krok dalej, przekroczyć tą granicę moralności. Czy to nie tylko kwestia z religii, przepraszam, tutaj wejdę, ale ten proces cały bardzo dobrze opisał autor słynnego eksperymentu Stanfordzkiego z Bardo w efekcie Lucyfera, gdzie po prostu w tej książce jasno i wyraźnie podał czynniki, że nieważne, czy to jest kwestia religijna, narodowościowa, to nie ma najmniejszego znaczenia. Chodzi o to, że z każdego człowieka, z nawet najbardziej prawego człowieka, jesteśmy w stanie zrobić zabijającą bestię, prawda? Bardzo niewielki procent jest w stanie się temu oprzeć, prawda? I tam wykazał tych parę tych czynników, które tam właśnie między innymi odhumanizowanie wroga i tak dalej. Także to nie ma, religia nie ma najmniejszego znaczenia w tym przypadku. Może być. Chociaż zawsze jest bardzo fajną wymówką. Tak, czyli psychologia społeczna, tak, to jest wymówka. Psychologia społeczna tutaj na ten temat bardzo wyraźnie mówi, że są przeprowadzone eksperymenty, wykazano, że ten nie do końca jakby powiedzmy uczciwie przeprowadzony eksperyment stanfordzki to w pewnym stopniu wykazał, tak? Powtarzano pewnie. Tak ad vocem jeszcze kolegi tutaj, a propos paralel między Dońcowem a Paweliciem, chyba jednak istnieje, jak zrozumiałem, pewna różnica. Dońcow miał taki temat polemiki z tym, co nazwał prowansalstwem swoich rodaków, to znaczy zgodą części narodu ukraińskiego na to, żeby być czymś w rodzaju prowansalczyków we Francji. Którzy to, jak wiecie, prowansalczycy mają swój język, ale całkowicie zrezygnowali z ambicji państwowotwórczych, tak? Mistral był poetą francuskim, chociaż pisał po prowansalsku. Więc tak. Bardzo, bardzo dużym skrócie, tak?
Więc to prowansalstwo, które Doncow ze swoim, części swoich rodaków zarzucał i które, powiedzmy, z którym polemizował, i co było ważną częścią, powiedzmy, jego misji, no chyba w wypadku Chorwatów nie istnieje, bo jednak ci Chorwaci mieli świadomość, powiedzmy, swojej odrębności i że nie chcą być częścią nikogo, tak, że tylko Bóg i Chorwaci. No, ale to też niewielka ilość, niewielka ich część. No, tutaj chociażby XIX-wieczny pan Josip Pielaczicz był wielkim zwolennikiem współpracy z Węgrami za wszelką cenę. Niezależnie co będzie się działo, trzymajmy się Węgrów, bo oni w jakiś sposób nas ochronią. No i Wiednia. No, Wiedeń był już tak, tam gdzieś w tle. My jesteśmy częścią Królestwa Węgier, trzymajmy się tutaj Budy i z Budą możemy zdziałać wszystko. A jak później się okazało, niekoniecznie miał rację, ale... Czy jakieś pytania jeszcze? Proszę was. Mam jeszcze pytanie o stosunek ruchu staszowskiego do kwestii żydowskiej. Czym był uzasadniany i czy był bardziej oparty na kryterium etnicznym czy na religijnym? Wspominał pan, że państwo chorwackie przyjęło ustawy norymberskie niemieckie, które wprowadzały kryterium etniczne, rasowe dla rozgraniczenia ludności żydowskiej i niemieckiej. A czy ruchu staszowski, który był wedle własnych deklaracji ruchem katolickim, dopuszczał możliwość przyznania praw obywatelskich czy asymilacji do narodu chorwackiego Żydów, którzy by się ochrzcili w kościele katolickim? Czy też nie dopuszczał takiej możliwości, tak jak Rzeszy? Nie, w przypadku konwersji oczywiście mieli prawo otrzymać część praw, które przysługiwały Chorwatom. Chociażby prawo do pracy czy do zamieszkania w centrum miasta. Od samego początku większość ludności, zarówno żydowskiej, jak i serbskiej, została pozbawiona mieszkań, które posiadała w centrach miast. Zostali wyrugowani na obrzeża. Później, kiedy w maju uruchomiono pierwszy obóz koncentracyjny, to były pierwsze osoby, które były do niego zsyłane. Dodatkowo ludność żydowska, jak pamiętamy, była od samego początku zobowiązana do noszenia opasek z gwiazdą Dawida. Z automatu straciła pracę, niezależnie czy to były jakieś proste zakłady rzemieślnicze, czy ich prywatne jakieś instytucje, czy zakłady pokroju uniwersytetów, czy teatrów. No, te osoby już nie miały, jeśli nie przyjęły konwersji, nie przyjęły religii katolickiej, nie miały czego szukać na terytorium Chorwacji. W tym wypadku nie wchodziło w grę nawet jakiekolwiek, nie wiem, praca jako, nie wiem, pracownik drugiej czy trzeciej kategorii, jak byli czasem Serbowie nawróceni, uznawani. Także tu z automatu szyldy w stylu do parku zakaz wstępu Żydom, Serbom i psom obowiązywały praktycznie od samego początku. I faktycznie jedyną szansą na zostanie i na jakąkolwiek egzystencję była to konwersja. Ale już Ukraińców na przykład nie. Ukraińcy jakby szli dalej. No akurat ich w Chorwacji zbyt wielu nie było. Nie, więc, ale ja mówię, porównuję sytuację na przykład Polaków na Ukrainie, czy Żydów na Ukrainie. Gdyby na przykład przeszli na prawosławie, to i tak by ich to nie uratowało. No w tym wypadku tak. No właśnie, takie jedno pytanie. Ja wiem, że oczywiście te kontakty były bardzo ograniczone, właściwie minimalne, ale jeżeli były, to jaki był stosunek państwa ustaszy, tak to nazwijmy, państwa chorwackiego do Polaków? Bo no właśnie, czy była jakaś niewola pomocy Polakom, czy rzeczywiście jakby omijali pewnie nasz region polityczny i zupełnie nie mamy z tym nic do czynienia, czy jakieś były kontakty, prawda? Z Polakami. Nie mówię o samych ustaszach, a nawet o samej ludności chorwackiej. Czy ma jakaś tam być pomocy, czy jakieś współpracy? No tak, jeśli chodzi typowo o ruch ustaszowski, nigdy nie zostały zawarte żadne stosunki, podjęte żadne stosunki dyplomatyczne, czy to z polskim rządem, czy z rządem na uchodźstwie. Znaczna część Żydów chorwackich była wysyłana do Polski, do obozu w Oświęcimiu. Tak. Nawet już w czasie funkcjonowania obozów w Gradiszce, w Jasenowacu czy innych, cały czas znaczna ich część przyjeżdżała tutaj. Sami ustasze bardziej trzymali się III Rzeszy. To, co działo się na terenach podbitych,
ich nie obchodziło. Oni mieli swój problem. Ten problem byli Serbowie, było spełnienie zapotrzebowania na siłę wojskową, która miała wspierać Wehrmacht w czasie ataku na Związek Radziecki. Tutaj takim przykładem może być chociażby ten chorwacki legion, który jako jedyne siły nie niemieckie brał udział w oblężeniu Stalingradu i się do Stalingradu dostał. Co prawda legion został tam praktycznie wyrżnięty w pień, przeżyło dwóch żołnierzy. Przepraszam, ile? Dwóch? Dwóch. Uratowali sztandar pułkowy wtedy. Tutaj bardziej stosunki z Polakami próbowała nawiązać Jugosłowiańska Partia Komunistyczna pod dowództwem Josipa Broza. Oni mieli dość czynny udział w dostarczaniu jakiejkolwiek amunicji, czy nawet w transporcie niektórych działaczy komunistycznych z Rosji dalej na wschód, dalej na zachód, do zachodniej Europy. Także tu raczej stosunki z tej drugiej strony możemy gdzieś tam prześledzić. Jeżeli nie ma dalszych pytań, to rozumiem, że możemy zamknąć sesję pytań i podziękować naszemu gościowi za niezwykle ciekawe wystąpienie. Bardzo dziękuję.